Cześć, zapraszam Cię bardzo gorąco na kolejne spotkanie z cyklu A co było na maturze? Tym razem startujemy w logarytmy i funkcje wykładnicze. Zapraszam bardzo gorąco. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 30 za 2 punkty. Do wykresu funkcji wykładniczej określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f od x równa się a do potęgi x, gdzie a jest większe od 0 i a jest równe od 1, co jest rzeczą oczywistą, no ale trzeba zapisać, skoro podają, prawda? Należy punkt o współrzędnych 2 i 9. Oblicz a i zapisz zbiór wartości funkcji g określonej wzorem, że g od x to się równa f od x minus 2. Żeby to zadanie oczywiście rozwiązać, to jest zadanie otwarte za 2 punkty, więc najpierw musimy zrobić pierwszą rzecz, wyznaczyć a. Wiemy, że a ma być dodatnie i równa od 1. To z definicji funkcji wykładniczej wynika, więc to żadna jakby dla nas taka konkretna, wielka informacja, bo to powinniśmy o tym wiedzieć. Natomiast mamy podany punkt, przez który przechodzi wykres funkcji wykładniczej. Ja tu podpiszę x i y, jak to każdy punkt ma. Skoro jest podany punkt w treści i jest podane, że wykres przechodzi przez ten punkt, to znaczy, że ja do tego wzoru mogę podstawić ten punkt. Tylko uwaga, pamiętaj, że f od x to jest u Ciebie zawsze y, zawsze. Czyli za y podstawiam 9, to się równa a za x 2, czyli a do potęgi drugiej. Czyli ja wymienię strony, a do potęgi drugiej to jest 9. Ja teraz spierwiastkuję i zapiszę Tobie, że a to się równa 3, albo a jest równe minus 3. Pamiętamy, jak się pierwiastkuje, prawda? Ale, że a miało być dodatnie, to tu piszemy sprzeczność. Czyli ostatecznie mieliśmy wyznaczyć a. Bardzo prosto, popatrz, co zrobiliśmy. Postawiliśmy tylko punkt, wyszło nam a. Rzecz, można by było powiedzieć, banalna część, tak? To jest pierwsza część naszego zadania. Druga część naszego zadania polega na tym, że musimy wyznaczyć zbiór wartości funkcji g. Otóż tak się składa, że zbiór wartości funkcji najlepiej wyznaczyć z wykresu. Żeby to też zrobić, to fajnie by było najpierw sobie narysować wykres funkcji f, czyli ten podany, tą podaną funkcję. I co my o tym wiemy? Wiemy, że przechodzi przez punkt 2, 9. No to ja tutaj zaznaczę 2, 9 kropeczką i powinniśmy wiedzieć, że każda funkcja wykładnicza przechodzi przez punkt o współrzędnych 0 i 1. Jak nie pamiętasz, to za x podstaw 0, a do potęgi zerowej, u nas 3 do potęgi zerowej to 1. I teraz powinniśmy kojarzyć kształt. Wykres funkcji wykładniczej tak wygląda. Tak wygląda wykres funkcji wykładniczej i to jest nasza funkcja, ta f od x. Teraz popatrz, co trzeba zrobić z tym wykresem, jak za całością jest minus 2? Powinno nam się przypomnieć przesunięcie o wektor, czyli przesunięcie tutaj o wektor o współrzędnych 0, minus 2. Przypomnę, jak to działało. Było tak, że mieliśmy funkcję, startowaliśmy od funkcji f od x, w wyniku przesunięcia o wektor otrzymujemy funkcję takiej postaci f od x minus p dodać q. Nasze p, tutaj nic nie ma koło x, dlatego napisałam 0. Natomiast nasze q, jak widzisz, moje q tutaj jest po prostu równe minus 2. Dlatego napisałam, tu jest p, tu jest q. No, niektórzy w ogóle tego wektora nie piszą, tylko od razu widzą, że jak jest za funkcją minus 2, to będę ją w dół o 2 od jednostki obniżała. No to zróbmy to, tylko pamiętamy, że przy tej minus 2 muszę poprowadzić asymptotę. Asymptotę, czyli linię, do której wykres przynajmniej z jednej strony zbiega. Jest bardzo, bardzo blisko, ale jej nie przecina. Czyli obniżam o 2, tą kropeczkę o 2 będzie tu, tą kropeczkę o 2 będzie tu i staram się estetycznie oczywiście, tak jak mi tam wyjdzie, narysować ten wykres. Podpiszę y równa się g od x. Co mi to daje? Daje mi to bardzo dużo, dlatego że ja teraz mam, druga część mojego zadania to było wyznaczyć zbiór wartości funkcji g. A zbiór wartości to albo w głowie widzisz wykres,
pamiętasz, jak wygląda wykres funkcji wykładniczej? Jeżeli nie, wykonaj rysunek, na pewno Ci się przypomni. Wykres ten tak właśnie wygląda, obniżony w dół. Odczytujemy zbiór wartości po osi Y, przypominam, czyli od minus dwójki zaczynamy do plus nieskończoności. Od minus dwójki, oczywiście otwartej, do plus nieskończoności otwartej, dlatego że przy minus dwójce była asymptota, czyli wykres nie przecina tej naszej asymptoty, czyli minus dwójka tak naprawdę nigdy nie jest osiągnięta, ale trzeba napisać, że od minus dwójki otwartej, zaraz nad nią, aż do plus nieskończoności, widzimy nasz czerwony wykres. Zadanie dosyć proste, a widzisz zadanie za 2 punkty na maturze. Zadanie drugie, maj 2018, zadanie pierwsze za 1 punkt. Liczba 2 logarytmy przy podstawie 3 z 6 minus logarytm przy podstawie 3 z 4 jest równa. I mamy 4 odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź 4, druga odpowiedź 2, trzecia odpowiedź C to są 2 logarytmy przy podstawie 3 z 2 i odpowiedź D logarytm przy podstawie 3 z 8. No oczywiście, żeby powiedzieć, która odpowiedź jest prawidłowa, trzeba wykonać pewne tutaj właśnie działania na logarytmach. Pierwsza sprawa, widzimy odejmowanie. Kojarzy nam się z takim wzorem na odejmowanie logarytmów, ale jest problem, ponieważ przed logarytmem stoi dwójka. Ja przypomnę taki wzór właśnie, że mamy przed logarytmem mamy liczbę r razy logarytm przy podstawie a z b. Ta liczba przed logarytmem może wylądować jako wykładnik liczby logarytmowanej. Tak się dzieje zawsze w logarytmach. Czyli będzie to logarytm przy podstawie a z b podniesione do potęgi r. I tak też zrobimy. Czyli ja tą dwójkę tutaj w to miejsce sobie wyrzucę. Czyli będę miała pod spodem logarytm przy podstawie 3 z 6 do potęgi drugiej minus logarytm przy podstawie 3 z 4. No to 6 do potęgi drugiej to wiem, ile to jest, więc policzymy. Logarytm przy podstawie 3 z 36 minus logarytm przy podstawie 3 z 4. No to teraz pasuje nam już zauważyć, że jest kolejna własność. Te własności są w tablicach. Logarytm przy podstawie a z b minus logarytm przy podstawie a z c to jest logarytm przy podstawie a z b podzielone przez c. Czyli ja teraz mogę zapisać w postaci logarytm przy podstawie 3. Ważne, żeby te podstawy były takie same, a są. A liczby logarytmowane, popatrz co mogę zrobić, podzielić. Czyli ja podzielę 36 przez 4. No mogę tak w nawiasie, żeby było ładnie. Czyli liczbę logarytmowaną 36 dzielę przez 4. No to co otrzymam? Logarytm przy podstawie 3, a 36 podzielone przez 4 to jest oczywiście 9. Czyli będę miała logarytm przy podstawie 3 z 9. A to oczywiście jest 2. Dlaczego? Bo 3 do potęgi drugiej daje oczywiście 9. To wynika z definicji, ale to jest tak prosty logarytm, że my od razu możemy podać, że to jest wynik 2. No i patrzymy, która odpowiedź była prawidłowa. No oczywiście odpowiedź B, gdzie podane było, że w tej odpowiedzi B jest właśnie liczba 2. No to taki nam wyszedł wynik. Zadanie trzecie, maj 2017, zadanie 11 za 1 punkt. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem. F od x to jest a do potęgi x. Punkt a o współrzędnych 1, 2 należy do tego wykresu funkcji. I mamy podany wykres, w zasadzie nie jest on konieczny, ale czasami jest tak, że na maturze właśnie chcą pokazać ten wykres i na tym wykresie możesz sobie zauważyć, że jest taki punkt o współrzędnych 1 i 2. Ja to zaznaczyłam jako kropeczka na moim wykresie, ale tak naprawdę jest podana informacja też, więc wykres macie utwierdzić w tym, że to, co jest napisane w treści, widać tutaj na wykresie. Podstawa a potęgi jest równa, czyli my po prostu mamy wyznaczyć a. Mamy 4 odpowiedzi, no i wyznaczymy, będziemy zaznaczać, która odpowiedź jest prawidłowa. Otóż, skoro jest podany punkt, no to punkt ma współrzędne x i y i wykres przechodzi przez ten punkt, co widać na rysunku, co widać oczywiście też w treści zadania. F od x to jest zawsze y i to jest równe a do potęgi x, no to podstawmy. Za y2 to się równa a do potęgi pierwszej. No bo za x 1, czyli 2 to się równa, no a do potęgi pierwszej to a. Czyli jednym słowem a to się równa 2.
No popatrz, strasznie żeśmy się namęczyli, żeby to wyznaczyć. Szukamy takiej odpowiedzi. Oczywiście jest taka odpowiedź. Jest to odpowiedź D. Popatrz, jakie prościutkie zadanie. Wystarczy tylko podstawić punkt odpowiednio za X i za Y, wybrać z punktu i podstawić pod wzór. I wychodzi bardzo szybko, pięknie A. Zadanie numer 4, maj 2014, zadanie 22 za 1 punkt. Do wykresu funkcji określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem y równa się minus 2 i to do potęgi x minus 2 należy punkt. I mamy 4 odpowiedzi. Niestety jest takie zadanie, gdzie musimy te wszystkie 4 odpowiedzi sobie przeczytać. Mamy punkty, punkt A, B, C i D. I naszym zadaniem jest wybrać jedną odpowiedź. Tylko tak naprawdę my musimy po kolei zacząć podstawiać, bo my nie wiemy, która odpowiedź jest prawidłowa. To są takie zadania, które są takie naprawdę bardzo, bardzo trywialne, że trzeba po kolei brać odpowiedzi i podstawiać do wzoru. No to pamiętamy, że tu jest x, tu jest y, tu jest x, tu jest y, tu jest x, tu jest y, tu jest x, tu jest y. I teraz nie radzę tak szczelać sobie i brać sobie na przykład najpierw odpowiedź D po kolei. Oczywiście po kolei. Najpierw spróbujemy podstawić odpowiedź A. Czyli za y minus 2, to się równa, czyli to będziemy podstawiać, to się równa. Minus 2 do potęgi za x 1 i minus 2. No to liczymy. Minus 2 przepiszemy, to się równa. Minus 2 i teraz mamy 1 odjąć 2, to jest minus 1. Czyli przepisuję, minus 2 to się równa, minus zostaje, a teraz przypominamy sobie, jak to jest liczbę 2 podnieść do minus pierwszej. Oczywiście to jest 1 druga, czyli ja napiszę 1 druga. No to popatrz, czy minus 2 jest równa minus 1 drugiej? Oczywiście, że nie, czyli ta odpowiedź A jest błędna. No to co robi uczeń? No to bierze kolejną odpowiedź, prawda? No to ja tutaj będę sobie podstawiała ten punkt B. Czyli tak, za y minus 1 to się równa. I patrzymy pod wzór. Minus 2, za x podstawiam 2, czyli mam 2 minus 2. No to pod spodem. Minus 1 to się równa. Minus 2, a 2 minus 2 to jest 0, czyli będę miała minus 1 to się równa minus. Uwaga, tego minusa nie podnosimy, tylko 2 do potęgi zerowej. A 2 do potęgi zerowej to jest 1. Czyli ja przepisałam minus i napisałam obok tego 1. I co mi teraz powiesz? Czy minus 1 jest równe minus 1? Oczywiście, że jest to prawda. To skoro to jest prawda, to nasza odpowiedź B jest prawidłowa, czyli ja zaznaczę odpowiedź B prawidłowa. Nie ma sensu już podstawiać odpowiedzi C i D, dlatego że to jest test jednokrotnego wyboru. Jeżeli twoja odpowiedź B jest prawidłowa, to kolejne odpowiedzi będą nieprawidłowe. No chyba, że ci się nudzi i chcesz się upewnić na 100%, no to wtedy sobie podstawiasz, ale to tylko już jako tak dobrowolność. Nie ma takiej konieczności. Zawsze staraj się po kolei podstawiać bo nie wiadomo, który punkt po kolei tak skonstruowanej właśnie odpowiedzi A, B, C, D, nie wiadomo, który punkt jest dobry. Dlatego po kolei podstawiamy, szukamy tego dobrego, jak znajdziemy, to dalej już nie liczymy. Zadanie numer 5, maj 2017, zadanie trzecie za 1 punkt. Liczba 2 logarytmy przy podstawie 2 z trójki minus 2 logarytmy przy podstawie 2 z piątki jest równa. I mamy 4 odpowiedzi, ja ich nie przepisywałam, tylko będziemy sobie patrzeć, co nam wyjdzie. W każdym razie możesz tylko zauważyć, że w każdej z odpowiedzi jest logarytm przy podstawie 2. Tylko są różne liczby logarytmowane. Otóż tak, po pierwsze, na pewno skoro w odpowiedzi jest logarytm przy podstawie 2, to ta dwójeczka mi przeszkadza i ta dwójeczka mi przeszkadza. Zgodnie z własnością, jeszcze raz ją napiszę, r razy logarytm przy podstawie a z b, że to się równa logarytm przy podstawie a z b podniesione do potęgi r, zgodnie z tą własnością ja wiem, że ta dwójka może mi tu wylądować jako wykładnik i tu wylądować jako wykładnik. To też czynią. Czyli to się równa logarytm przy podstawie 2 z 3 i to przynoszę jako wykładnik do potęgi drugiej. Minus. Logarytm przy podstawie 2 i znowu tą dwójkę tu wyrzucam, czyli będę miała 5 do potęgi drugiej. To się równa. No to teraz te potęgi przecież umiemy wyliczyć. 3 do drugiej to jest 9 minus logarytm przy podstawie 2, 5 do drugiej to 25. No to równa się i teraz już ostatnia linijka,
widzimy, że jest odejmowanie logarytmu. Przypominamy sobie wzór. Logarytm przy podstawie a z b minus logarytm przy podstawie a z c to się równa logarytm przy podstawie a z b podzielone przez c. Te wzory są w tablicach, jakby Ci się zapomniało, możesz sobie kuknąć, tylko musisz widzieć, że jak jest odejmowanie, szukam wzoru na odejmowanie logarytmów. Czyli popatrzmy zgodnie z tym wzorem. Ja teraz zapiszę już tylko jeden logarytm przy oczywiście podstawie 2 i teraz będę zgodnie z tym wzorem dzieliła liczby logarytmowane, czyli 9 podzielone przez 25. Czyli przeczytam Tobie, wyszedł mi logarytm przy podstawie 2 z liczby 9/25. Szukamy takiej odpowiedzi. Oczywiście, że jest. Jest to odpowiedź A. Wygląda dokładnie tak, jak ja napisałam. Logarytm przy podstawie 2 z liczby 9/25. Zadanie szóste, maj 2016. Zadanie drugie za jeden punkt. Liczba logarytm przy podstawie pierwiastek z dwóch z liczby logarytmowanej 2 pierwiastki z dwóch jest równa. I mamy cztery odpowiedzi. Oczywiście, żeby te odpowiedzi zaznaczyć prawidłowo, musimy to wyliczyć. Niektórzy oczywiście mogą od razu w głowie pomyśleć, jak to definicja mówi. Pierwiastek z dwóch do jakiej potęgi podnieść, żeby wyszło mi 2 pierwiastek z dwóch? Jeżeli jest to dla Ciebie za trudne, to napisz sobie równa się c i teraz ja Ci przypomnę definicję logarytmu, bo to policzymy z definicji logarytmu. Logarytm przy podstawie a z b równa się c wtedy i tylko wtedy, gdy a podniesione do potęgi c daje b. Jest ta definicja w tablicach. Jeszcze raz. A do potęgi c ma być równe b. Oczywiście przy odpowiednich założeniach, ale tutaj założeń nie muszę pisać, dlatego że mam konkretne liczby. Pierwiastek z dwóch jako podstawę i jako liczbę logarytmowaną 2 pierwiastki z dwóch. No to stosujemy definicję. Czyli pierwiastek z dwóch, tak jak tutaj, do potęgi c ma nam wyjść to. Ta liczba logarytmowana, to co powiedziałam, teraz napiszę. Czyli pierwiastek z dwóch do potęgi c ma nam wyjść 2 pierwiastki z dwóch. No to skoro tak, to popatrzmy. Musimy to c wymyślić, ile jest równe. Najlepiej to zrobić, patrząc na to, że fajnie z tego by można było zrobić fajne równanko wykładnicze, ale musimy mieć wspólną podstawę. Żeby tą podstawę zrobić wspólną, to widzimy, że dwójka nam się pojawia, nie? Tutaj w podstawie, zarówno po tej stronie, jak i po tej. Czyli pasowało, żebyśmy sobie przypomnieli, jak zamienić pierwiastek n tego stopnia z liczby na potęgę. To jest a do potęgi 1 enta. W tablicach również jest taki wzór, że pierwiastek n tego stopnia z a to jest a do 1 enty. Czyli pierwiastek z dwóch to będzie 2 do, i teraz jaki to jest stopień? W domyśle drugi. Czyli 2 do 1 drugiej i to do c. To się równa. Dwójkę przepisuję. Pomiędzy dwójką a pierwiastkiem mam w domyśle mnożenie, więc napiszę mnożenie. A pierwiastek z dwóch to znowu 2 do 1 drugiej. Tutaj niektórzy mają problem, bo zapominają o tym, że 2 to jest 2 do pierwszej. No i teraz będziemy sobie wykonywać działania na potęgach. Potęga potęgi, tu będziemy wykładniki mnożyć. Mnożenie potęg, wykładniki będziemy dodawać. No to tak robimy. 2 wielkie, do potęgi to mnożymy, to będzie 1 druga c, po prostu. 1 druga razy c to jest 1 druga c. Dwójkę przepiszemy wielką i będziemy mieć 1 dodać 1 druga. No to jest 1 cała i 1 druga. Teraz skorzystamy z tego, że skoro podstawy są równe, to żeby potęgi były równe, to ja te podstawy mogę tak jakby sobie przekreślić, porównać same wykładniki. Czyli napiszę Ci 1 druga c, to się równa 1 cała i 1 druga. Tak się właśnie rozwiązywało równania proste, oczywiście proste równania wykładnicze. No to teraz wystarczy, że pomnożę razy 2, no bo wtedy mi się ta dwójeczka z tą skróci, wyjdzie samo c, to się równa 1 cała i 1 druga razy 2, czyli 1,5 razy 2, to jest po prostu 3. Jeżeli to za trudne, no to sobie zamień na ułamek niewłaściwy, czy drugie razy 2, dwójki się skrócą, wyjdzie Ci trójeczka. Czyli to oznacza, że ten nasz logarytm po prostu wynosi 3. Czy jest taka odpowiedź? Oczywiście, że jest. Jest to odpowiedź D. Wyznaczyliśmy sobie również logarytm taki dosyć trudny, bo w podstawie jest pierwiastek i liczba logarytmowana też zawiera pierwiastek.
Na to nasze spotkanie przygotowałam 6 zadań. Jak widzisz, co możemy podsumowując zauważyć? Możemy zauważyć, że na maturze podstawowej z matematyki występują funkcje wykładnicze, występują logarytmy, ale zazwyczaj są one za jeden punkt na maturze. Mogą być 2 zadania, może być 1 zadanie, może być tak jak na maturze w roku 2018, zadanie za 2 punkty z funkcją wykładniczą. Także występują, ale naprawdę to nie jest jakiś taki killer maturalny, logarytm czy też funkcja wykładnicza. Więc to są proste rzeczy, więc jeżeli jesteś do tego przekonany tak pozytywnie, myślisz tak na tak, to dobre i 2 punkty na maturze więcej. Lepszy wynik, a może ten wynik uratować Cię i dzięki temu zdasz maturę. Dlatego podsumowując, co na tej lekcji można zauważyć? Można zauważyć, że bardzo często zdarza się zadanie z funkcją wykładniczą, gdzie podany jest punkt. Albo jest gotowy wykres, albo tego wykresu nie ma, ale jest podany punkt i ten punkt podstawiamy pod wzór, dzięki czemu wyznaczamy współczynnik A we wzorze funkcji wykładniczej. Bardzo często bywa zadanie z logarytmem. Bywa zadanie, jak widzisz, z definicją logarytmu, że możesz zastosować definicję logarytmu, ale były też zadania na tym spotkaniu, które robiłam przy użyciu własności logarytmów. Tak, jako uczeń, który chce przystąpić do matury z matematyki, musisz znać własności logarytmów. Musisz umieć je stosować. Dlatego właśnie uczyłam tego stosowania. I dosyć często zdarza się własność z dodawaniem logarytmów i odejmowaniem, ale też często zdarza się własność, gdzie występuje liczba przed logarytmem i trzeba ją wrzucić do wykładnika liczby logarytmowanej. To jest dosyć często występujące właśnie takie występujące zadanie, gdzie trzeba wykorzystać właśnie tą własność. Dlatego polecam Ci poćwiczyć sobie i logarytmy, i funkcje wykładnicze, no ale nie ma co liczyć, że będzie to na maturze zadanie jakieś za dużą ilość punktów. Na pewno myślę, że tego nie powinieneś się spodziewać. Mam nadzieję, że taka krótka powtórka z najważniejszych rzeczy dotyczących funkcji wykładniczych i logarytmów pozwoli Ci podejść swobodnie do matury w maju z matematyki. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeżeli tak, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.